Witam Państwa. Z punktu widzenia ludzkich dziejów i losu człowieka zderzają się dwa pytania. Pierwsze to pytanie o źródło życia, skąd czy od kogo człowiek pochodzi. A drugie pytanie to, jaki jest sens ludzkiego życia. Zwłaszcza, że ludzkie życie natrafia na barierę, którą wydaje się nie można pokonać jest nią śmierć. Pytamy o sens życia mimo śmierci. I właśnie te święta wielkiej nocy są dokładnie związane z odpowiedzią na pytanie, jaki jest sens życia człowieka mimo śmierci. To jest najgłębsze i najważniejsze pytanie. Każda religia próbuje na to pytanie odpowiedzieć. Bo właśnie religia od początku dziejów ludzkości jest czymś, co zmusza człowieka do tego, żeby te pytania zadawał w sposób coraz bardziej zreflektowany, a więc taki, gdzie rozumie, o co pyta. I to pytanie nie jest bezpodstawne. To nie jest tak, że człowiek przychodzi na Ziemię i wystarczy mu życie doraźne, bawi się zabawkami, gdy jest mały, potem ma większe zabawki i potem właśnie zaczyna zastanawiać się, po co to wszystko było. Ku czemu ja zmierzam? Równocześnie, człowiek ma w sobie jakąś niesamowitą wolę życia, pragnie żyć. Poza jakimiś wypadkami, które nazywamy skrajnymi albo powiązanymi z jakąś chorobą, czy jakimiś dolegliwościami psychicznymi, zazwyczaj w najtrudniejszych, nawet warunkach, człowiek chce żyć. I teraz, kiedy patrzymy na świat wokół nas, ten świat pozaludzki, to pragnienie życia spełnia się po prostu w posiadaniu potomstwa, kiedy pojawiają się kolejne pokolenia. I takie pragnienie jest również pragnieniem człowieka. Człowiek chce mieć potomstwo, chce mieć dzieci, chce mieć wnuki. To jest normalne. Ale z drugiej strony jest również bardzo głębokie pragnienie istnienia. Istnienia każdego człowieka, w ogóle istnienia, a więc takiego, które przekracza granice śmierci. Ta wola istnienia jest czymś niezwykłym, bo ona dotyczy każdego z nas w sposób indywidualny, jednostkowy. To każdy z nas ma wolę istnienia osobistego i to jest coś, czego już w świecie przyrody nie spotykamy. Przyroda tylko przekazuje życie z pokolenia na pokolenie, a my chcemy istnieć, chcemy istnieć zawsze. Kiedy biskupem lubelskim po wojnie, po II wojnie światowej, która była tak strasznie wyniszczająca, nie tylko jeśli chodzi o ludzkie domostwa, ale również o samych ludzi, ginęły miliony, kiedy biskupem lubelskim został młody wówczas, Stefan Wyszyński miał takie wystąpienie, czy wygłosił homilię, właśnie poświęconą Wielkiej Nocy. Jest to czas, kiedy wokół pełno ruin, kiedy opłakują bliscy swoich bliskich, którzy zginęli. I tutaj ówczesny biskup Stefan Wyszyński tak mówił: Wracajmy i my. Z krainy śmierci, gdzie nie ma Chrystusa. Wracajmy do krainy żywota, opuszczajmy to pole smutku i zwątpienia. My, dzieci żywota, jesteśmy synami najlepszej nadziei. Jako naród katolicki mamy czerpać wszystkie żywotne soki z nauki Kościoła, by zwalczyć w sobie skutecznie osad wojenny. I obudzić katolicką wolę życia i na ziemi, i w niebie. Tak mówił przyszły prymas, pokazywał drogę. Nadal musimy tą drogą kroczyć, bo to jest jedyna droga nadziei. To jest właśnie ta nadzieja, jaką otwiera przed nami święto Wielkiej Nocy, święto zmartwychwstania pańskiego. I to jest ta najgłębsza nadzieja i najgłębszy sens nie tylko życia, ale istnienia człowieka tu, na Ziemi i jak powie prymas w niebie. Błogosławionych świąt zmartwychwstania Pańskiego Ojcu Dyrektorowi, wszystkim ojcom zakonnym, wszystkim siostrom, całej rodzinie Radia Maryja w Polsce i na całym świecie. Błogosławionych świąt. Szczęść Boże.